Rusza Barcelona, piłka na lewą stronę do Ronaldinho. Ronaldinho minął już linię środkową. Ronaldinho szukał Ramosa. Brazylijczyk już w polu karnym, przed nim Elgera. Ronaldinho! Jest 2-0 dla Barcelony! Pomylił się teraz Hong Myung, bo przejęli piłkę rywale. Hakan Şükür! I mamy bramkę dla reprezentacji Turcji! 11 sekund po rozpoczęciu tego meczu! Drużyna z nad Bosforu obejmuje prowadzenie! To najszybciej strzelony gol w historii finałów Mistrzostw Świata! Kiedyś to było. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy kolejny program z cyklu Kiedyś to było. Przed mikrofonem Kamil Kania. Kłaniam się Państwu i zapraszam na kolejną podróż w czasie z pomocą moich znakomitych gości. Ze mną i z Państwem są dzisiaj także Leszek Milewski, gol.pl. Dobry. Oraz publikujący na łamach gol.pl i retrofutbol.pl Dominik Górecki. Dzień dobry. Dziś w programie cofniemy się do roku 2007 i Mistrzostw Świata do lat 20, które odbyły się w Kanadzie. Dostać się na te juniorskie czempionaty wcale nie było i wciąż nie jest łatwo. Biało-czerwoni zakwalifikowali się dzięki Mistrzostwom Europy U19. Polacy zajęli trzecie miejsce w grupie, co skutkowało przepustką na młodzieżowy mundial. Nie byłoby to może nic niezwykłego, gdyby nie to, że na wspomniane Mistrzostwa Starego Kontynentu dostaliśmy się jako gospodarz i imprezy nie zawojowaliśmy. Leszku. No, trzeba przyznać, że taka jest prawda. Wszyscy gdzieś tam pewnie ciepło wspominamy ten mundial w U20 w Kanadzie. To był moment, kiedy byliśmy bardzo spragnieni takich turniejów. Nie każdy taki młodzieżowy turniej wybrzmiał, że tak powiem, w środowisku i wśród kibiców dość mocno. Ten, że tak powiem, modne słowo ostatnio, przebił się pod strzechy. Ale no, ja odważę się powiedzieć, że trochę wygraliśmy w chipsach ten mundial. Tak? No bo masz imprezę u siebie. Nawet nie musisz wyjść z grupy, żeby się na nią dostać. No to naprawdę nie jest wysoko zawieszona poprzeczka. To nie jest tak jak na igrzyska, że musisz zająć, nie wiem, trzecie miejsce czy coś takiego, tylko ostatecznie wystarczył nam jeden wygrany mecz i lepszy bilans od Belgów. No okej, ogranie Belgów to fajna sprawa, szczególnie, że grali tam Fellaini czy Mirallas, no ale wciąż, no to jest jeden wygrany mecz u siebie, żeby awansować na mundial. Więc no, ciekawa historia, że akurat tak nisko była ustawiona poprzeczka, żeby dostać się na te mistrzostwa w Kanadzie. No rzeczywiście, chyba ja nie znam drugiego takiego przykładu, który pokazałby, że jeden mecz wygrany w eliminacjach pozwala, w zasadzie w eliminacjach, no jeden mecz wygrany w turnieju pozwala awansować na inny turniej. Te Mistrzostwa Europy, jak wspomnieliście, byliśmy gospodarzami. Odbywały się w Wielkopolsce w czerwcu 2006 roku. No i trafiliśmy do grupy z Czechami, z Austrią i właśnie ze wspomnianą Belgią. No, zaczęliśmy od porażki z Austriakami, no ale później trochę niespodziewanie wysoko graliśmy Belgów 4-1. Znakomity mecz Dawida Janczyka i po tym spotkaniu no myśleliśmy, że zostali nam tylko Czesi. No, wiedzieliśmy, że zostali nam tylko Czesi. No, myśleliśmy, że Czechów przynajmniej uda się zremisować i zagramy w tej fazie pucharowej. No niestety Czesi nas ograli 2-0. No i z grupy nie wyszliśmy, no ale cóż, że 6 drużyn z 8 miało awans, no to my kosztem Belgów, dzięki właśnie temu lepszemu bilansowi bramkowemu, pojechaliśmy do Kanady. No jak wspomniałem, rzadka sprawa, ale sam Michał Globisz, kiedy pytany jest o ten turniej, wspomina, Michał Globisz, to już tak powiemy na przyszłość, że to był trener naszej drużyny. Jeżeli ktoś nie pamięta tego szkoleniowca, no to Michał Globisz powiedział, że trochę ten turniej zawaliliśmy przez problemy z dyscypliną. W jednym z wywiadów wspomniał, że reprezentacja mieszkała w hotelu w centrum Poznania, no a tu, jak wiadomo, pokus jest sporo, no i wytworzyła się taka mała grupka imprezowa, która między meczami lubiła też wyjść do restauracji, do baru, do klubu. No i to odbiło się na wynikach sportowych, aczkolwiek, no jak tu już powiedzieliśmy, nie było tak źle, bo ograliśmy tych Belgów. No i wyjazd do Kanady był taką, myślę, że bardzo fajną nagrodą.
Ja jeszcze dodam tylko, że okej, ogranie Belgów naprawdę spoko, ale przegraliśmy zarówno z Czechami, jak i z Austriakami, co no, to nie są jakieś potęgi, szczególnie grając u siebie z Czechami i Austriakami, raczej spodziewalibyśmy się urwania jakiegoś punktu i dodajmy, że w półfinałach Czesi i Austriacy solidarnie odpadli, w tym Austria przegrywając z Hiszpanią 5-0, a Czesi przegrywając ze Szkotami, więc też nie jakąś wielką drużyną. Także naprawdę mnóstwo szczęścia tym razem. Ale tu dodam, że Czesi rok później wicemistrzami świata zostali w tym turnieju, o którym będziemy właśnie rozmawiać docelowo, więc no też to był całkiem niezły zespół, aczkolwiek jak popatrzymy na skład, no to rzeczywiście nie mieliśmy się czego bać. Porównałem sobie te dwa zespoły, czyli ten z Mistrzostw Europy do tego z Mistrzostw Świata, które rozegrano rok później. W 21-osobowej drużynie zmieściło się tylko 8 graczy, którzy wystąpili na Euro w 2006 roku. Tytoń, Marciniak, Król, Fojut, Strugarek, Cywka, Janczek i Sacha załapali się na oba turnieje. Nie załapał się, panowie, chociażby, nie wiem czy go pamiętacie, ja widząc nazwisko od razu sobie przypomniałem, Andrew Konopelski. Granica wiekowa, która obowiązywała uczestników mundialu w Kanadzie, sięgała 1 stycznia 1987 roku, więc większość drużyny pochodziła właśnie z tego rocznika. Dlatego o sile zespołu stanowili Bartosz Białkowski, Jarosław Fojut czy Dawid Janczyk. Nieco młodsi byli Tomasz Cywka i Patryk Małecki, ale prawdziwymi ewenementami byli Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak, którzy pojechali na turniej jako 17-latkowie. W innych zespołach naszej grupy nie było ani jednego piłkarza z rocznika 1990. Był też Ben Starosta, o którego istnieniu wielu kibiców dowiedziało się dopiero podczas meczów. No tak. Faktycznie nawet na szybko sprawdziłem, że uważany wówczas za wonderkida Freddy Adu, no już był starszy od tych naszych młodych gwiazd, czyli Krychowiaka i Szczęsnego. Także rzeczywiście fajne tutaj widać też to podejście Michała Globisza, że on absolutnie wiedział, że taki turniej jest przede wszystkim po to, żeby rozwijać piłkarzy. Jednak, choć to jest impreza dużej rangi, to jednak chodzi o rozwój. I nie zamykał się na to, że musi grać, no że tak powiem, samymi zawodnikami z tego najwyżej dopuszczalnego rocznika, gdzie nie ukrywajmy, pewne kwestie fizyczne w tych turniejach juniorskich też mogą odegrać dużą, dużą rolę. No jak zawsze przy takich turniejach juniorskich ciekawe jest spojrzeć na to wszystko, tak? Bo niektórzy piłkarze, po których to nie spodziewalibyśmy się aż tak wiele, później zrobiło naprawdę ciekawe kariery, ale niektóre gwiazdy tamtego składu, bo na przykład myślę, że spodziewaliśmy się bardzo dużo po Krzysztofie Królu, tak, który wówczas już gdzieś tam należał do starszyzny tego zespołu. Było to ten przyjazd z Realu Madryt, tak, może troszeczkę podkręcał te swoje opowieści, no ale jednak, tak. Więc na pewno ciekawa drużyna. Widać, że jak na taki zespół młodzieżowy, to jednak większość graczy gdzieś coś pograło. Takich, którzy w ogóle nie liznęli, nie wiem, poziomu ekstraklasowego przynajmniej, jest jednak stosunkowo niewielu, choć oczywiście też się tacy zdarzają, jak choćby Jakub Feter, który grał najwyżej w Lechu Rypin. Ciekawym przypadkiem jest natomiast Krzysztof Strugarek, bo jest to stoper, który z kolei miał problemy ze słuchem i to takie naprawdę poważne schorzenie. W 2010 roku skończył już karierę, czyli dosyć szybko, i przeszedł instalację implanta słuchowego. Także tu bardzo fajna historia też, że pan Krzysztof mimo tych swoich ograniczeń wtedy pojechał na taki turniej i rzeczywiście, no myślę, że miał talent, troszeczkę pograł na całkiem niezłym poziomie. Wspomniałeś o Jakubie Feterze, to chyba chłopak z twoich stron, tak mówiąc nawiasem, bo grał w LKS-ie Bałucz, ale był też Paweł Adamiec, także nie zrobił kariery. Teraz w 2022 roku, w którym nagrywamy właśnie ten materiał, grał w Śniardwach Orzysz. Był też Jakub Szałek, który no także nie zrobił kariery. On grał w niższych ligach niemieckich, później Tarnowia, Tarnowo Podgórne. Kto tam jeszcze? No Ben Starosta. No bardzo ciekawy przypadek, bo to piłkarz, który gdzieś tam chyba było 9. lidze angielskiej, na Filipinach grał. No także
wielkiej kariery nie udało się zrobić. No, pozostali gdzieś tam ekstraklasa czy pierwsza. O, jeszcze Damian Rączka, przepraszam, tutaj wtrącę, bo także niższe ligi niemieckie tutaj wchodzą w grę. Pozostali gdzieś tam ekstraklasa, pierwsza liga, troszkę się pojawili. No ten skład, Kamilu, zmienił się także dlatego w porównaniu do obu tych turniejów, że właśnie troszkę trener Michał Globisz chciał tych piłkarzy, tak jak wspominał oczywiście, tych piłkarzy, którzy no najchętniej imprezowali, odsunąć od tej drużyny. No wolał jednak ten kolektyw, który nie będzie tutaj rozbijał tych ludzi, którzy będą w zasadzie pasować do tego kolektywu. No a kilku piłkarzy, no to rzeczywiście fajną karierę zrobiło. No to Szczęsny czy Krychowiak to są najlepsze przykłady, no ale przecież Bartosz Białkowski, także solidny bramkarz w tej chwili grający w Millwall, czy no, Przemysław Tytoń oczywiście. No, przypadek Dawida Janczyka to jest troszkę inna sprawa, bo tutaj względy pozasportowe już zdecydowały, ale rzeczywiście bardzo fajna drużyna została wybrana i ten kolektyw jednak już zaprocentował w Kanadzie. Za moment przejdziemy sobie do samych meczów, ale chciałem jeszcze poruszyć wątek trenera Michała Globisza. Miał już wówczas ponad 10-letnie doświadczenie w pracy z juniorskimi reprezentacjami Polski. W 1999 roku jego podopieczni, w tym m.in. Łukasz Nawodczyński, Radosław Matusiak, Sebastian Mila czy Łukasz Madej, zdobyli srebrny medal Mistrzostw Europy do lat 16, a dwa lata później reprezentacja U18 z Tomkiem Kuszczakiem, Darkiem Zawadzkim czy Pawłem Broszkiem sięgnęła pod jego okiem po złoto czempionatu Starego Kontynentu. No tak, no jakby zasługi Michała Globisza dla polskiej piłki są bardzo, bardzo szerokie. Wiadomo, że to jeden z najbardziej uznanych wychowawców młodych piłkarzy chyba w historii tak naprawdę polskiej reprezentacji, no bo jakby można sięgać jeszcze głębiej w czas, szukać lat 60., 70., na pewno znajdziemy wspaniałych wychowawców, ale no tutaj jakby Globisz funkcjonował w trudniejszych czasach, gdzie ten narybek nie był taki oczywisty, a mimo to potrafił wyłuskać wspaniałe talenty. Ja miałem przyjemność rozmawiać swego czasu z panem Michałem, odwiedziłem go w Gdyni, no i nie da się ukryć, jest to szalenie przemiły człowiek, niezwykłej elegancji, takim jakby stylu bycia, który no, pełnym ciepła, pełnym klasy jakby. To jest ciekawe, że on jakby, no zobaczcie jaka różnica. Mamy wychowawcę młodzieży Janusza Wójcika, któremu oczywiście nie odbieram sukcesu z reprezentacją olimpijską, bo to też jest historia polskiego futbolu. Natomiast zobaczmy w jak różnym stylu. No, Globisz jest jakby absolutnie drugim biegunem wobec Janusza Wójcika, który wiadomo, że często no, takim językiem knajackim motywował swoich młodych zawodników. Globisz z kolei był kimś, kto na przykład zawsze zadbał o to, by nie wiem, by zawodnicy młodzi troszeczkę, mówiąc wprost, odchamili się podczas tych różnych wyjazdów. No oczywiście już nie mówię o tak ważnej stawce, ale gdy gdzieś tam był jakiś mecz towarzyski, jakiś turniej, zawsze zabrał ich, żeby im pokazać jakieś zabytki, jakieś dobra kultury, żeby troszeczkę nabrali takiej ogłady, żeby coś z tych wyjazdów im zostało, zamiast tylko, no nie wiem, właśnie tymi wypadami do restauracji. Nawet jeśli w tamtym czasie czasami to podejście Michała Globisza, no niektórych piłkarzy no uznawali, no a po co ja mam zobaczyć jeszcze jedną katedrę, tak? Jak jeden mąż w zasadzie po latach wszyscy wspominali, że to był naprawdę trener z niebywałym sercem do tych młodych zawodników. On naprawdę okazywał im serce. On nie traktował ich instrumentalnie, traktował ich jak osoby, które mają przed sobą przyszłość, ale nie tylko sportową, że nie tylko piłka, 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 ale właśnie osobowość. Traktował ich jakby całościowo i to jest wspaniały wzór tego, jak powinno się właśnie szkolić młodzież, bo to jest ważny przykład. Nawet jak jedziesz na mundial młodzieżowy U20, czyli już nie taki jakby już ostatni młodzieżowy mundial de facto, jeśli nie liczyć igrzysk, no to wciąż możesz skończyć gdzieś tam w Lechu Rypin i lepiej, żebyś miał zabezpieczenie, by tak rzec, osobowościowe, żebyś po prostu był przygotowany do życia jako zwykły człowiek. No, Michał Globisz troszkę na własnym przykładzie tych młodych chłopaków tak prowadził, żeby oni mieli też zainteresowania pozasportowe, bo sam oczywiście piłką nożną się interesował, ale bardzo szybko zrozumiał, że niekoniecznie może zrobić karierę jako piłkarz czy jako trener. No sam zresztą powiedział, że jako piłkarz no to
nie miał takiego talentu, żeby grać w pierwszej czy w drugiej lidze, żeby móc po prostu z tego wyżyć. Dlatego też skończył studia ekonomiczne i pracował jako po prostu w tym fachu, jako ekonomista. Więc nie był przynajmniej na tym pierwszym etapie swojej drogi wykształcony w kierunku trenerskim, ale oczywiście cały czas przy tej piłce był. No i w końcu Wojciech Łazarek wciągnął go do Lechii Gdańsk, gdzie tam pozwolono mu trenować grupy młodzieżowe. Zresztą z sukcesami tacy piłkarze, chociażby jak Jacek Rębocki czy Dariusz Wójtowicz, wyszli spod jego ręki. A później dzięki Marianowi Dziurowiczowi trafił też do właśnie już do tych struktur ogólnopolskich, do PZPN-u, do reprezentacji młodzieżowych. Wspomnieliśmy o tym turnieju do lat 16, w którym Polska zdobyła srebrny medal. Później pojechaliśmy na mistrzostwa, później był turniej Mistrzostw Świata do lat chyba też 17, tak, w Nowej Zelandii. Tam akurat nie udało nam się nic wygrać. Później jeszcze ten duży sukces w Finlandii, Mistrzostwo Europy, więc bardzo duże sukcesy jak na tamte lata. Bardzo się to poniosło. Myślę, że my wszyscy tutaj emocjonowaliśmy się tymi wynikami. Mieliśmy nadzieję, że duże kariery zrobią ci piłkarze. Pewnie niektórzy zrobili na miarę swoich umiejętności, wielu niestety przepadło. No tak jak to w każdej drużynie tego typu bywa. Ale rzeczywiście Michał Globisz potrafił prowadzić te drużyny. Może czasami troszkę był za miękki. On w wywiadach mówi o pewnych błędach wychowawczych. Chociaż też podobno potrafił na tych piłkarzy huknąć. W każdym razie miał u nich wielki szacunek. Jak wiemy, Michał Globisz około 20 lat temu stracił jedno oko. W wyniku nieszczęśliwego zdarzenia dostał piłką w głowę. Później niestety zaczęły się problemy z drugim okiem. No i piłkarze pomogli mu po prostu udać się na sfinansować operację w Chinach razem z PZPN-em. Oczywiście tutaj też był udział PZPN-u. No i dzięki temu była 15-procentowa poprawa. Dzięki temu Michał Globisz coś widzi. Jeszcze cały czas ma jakiś zachowany wzrok. Trener mówi o tym, że piłkarze do niego dzwonią. Więc to jest na pewno bardzo miłe, jest to postać bardzo zasłużona i rzeczywiście taka bardzo kulturalna. Trudno w ogóle coś złego powiedzieć o Michale Globiszu. Myślę, że obok Andrzeja Zamilskiego to jest w tej chwili najlepszy tak w historii trener takich młodzieżowych drużyn, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Los nie był dla nas łaskawy. Biało-czerwoni trafili do grupy z mistrzami Ameryki Południowej, brązowymi medalistami Mistrzostw Azji i zwycięzcami kwalifikacji w strefie CONCACAF. Polacy rozpoczęli od zwycięstwa z Brazylią, a to nie była byle jaka Brazylia, bo z Davidem Luizem, Aleksandre Pato, Jo, Marcelo, tak, z tym Marcelo, o którym teraz bez cienia ironii można mówić legenda Realu Madryt, czy z Luisem Adriano. Podopieczni Michała Globisza szybko objęli prowadzenie po kapitalnej bramce z rzutu wolnego autorstwa najmłodszego na boisku Krychowiaka. Niedługo potem za drugą żółtą kartkę z boiska wyleciał Krzysztof Król, ale to nie przeszkodziło Polakom w utrzymaniu prowadzenia do ostatniego gwizdka pana Howarda Webba. No tak, muszę przyznać, że oglądałem ten mecz podczas imprezy. I nie da się ukryć, tak jednym okiem zerkaliśmy sobie z kumplami na mecz, ale gdy Krychowiak strzelił bramkę, to już przykleiliśmy się do tych telewizorów. I pamiętam dobrze, że dziewczyny, które były na tej imprezie, miały do nas o to wielkie pretensje, że jest wieczór, jest impreza, są one, a my ta Polska Brazylia. No ale tutaj kibicowanie musiało wygrać, to wydało nam się tak nieprawdopodobne, że my prowadzimy z Brazylią, no i ostatecznie dowozimy to zwycięstwo, że musieliśmy tak zrobić. No jakby impreza po meczu się nie skończyła, więc zdążyliśmy wszystko, co warto na imprezie gdzieś jeszcze nadrobić. Także nasz pobyt na imprezie. Ale no tak, ta bramka Krychowiaka absolutnie fantastyczna, to co mówiliśmy, najmłodszy zawodnik, a tutaj taka kapitalna bomba. Nie ma co analizować, czy tam był błąd bramkarza, czy też nie. Ale jak się patrzy rzeczywiście porównanie tych zawodników, tak? No to u nas Ben Starosta, o którym już Dominik mówił, że to był zawodnik, który nie przebił się w Anglii, który gdzieś
Później grał na Filipinach, no a u nich no David Luiz, tak? Krzysiek Strugarek, o którym mówiłem, tak? A tutaj wspominamy Marcelo. Wszedł Łukasz Janoszka, wspomniany Jakub Fetter zagrał w tym meczu. Jakub Fetter zagrał na Luisa Adriano, na Johna, Aleksandrę Pato, na te wszystkie, no tak naprawdę gwiazdy światowego futbolu, więc niesamowita przygoda dla bardzo wielu piłkarzy, choć na pewno trzeba pamiętać, że po prostu w futbolu młodzieżowym nie było aż takiej różnicy. Wtedy jak mieliśmy Patryka Małeckiego czy Dawida Janczyka, czy nawet ten Ben Starosta wtedy nie wyglądał tak źle. Jarek Fojut wówczas był fantastycznym stoperem, tak? On z Krzyśkiem Strugarkiem w tym meczu też naprawdę to dźwignęli. Bartek Białkowski był uznawany wówczas za takiego wonderkida, że naprawdę on zamuruje. On wyglądał już wtedy jak jakiś 30-latek. Kiedyś tak o polskich młodzieżowcach się śmiano, że mają 17 lat, a wyglądają jak 30-latkowie. No i Bartek Białkowski naprawdę był już wówczas fizycznie absolutnie dojrzałym mężczyzną, dojrzałym golkiperem. Więc no, wielki, wielki sukces i myślę, że znakomicie, że to się zdarzyło jakby w pierwszym meczu, bo podgrzało atmosferę nawet nie w całym środowisku, ale w całej Polsce. Skoro graliśmy Brazylię w pierwszym meczu, no to jakby było jasne, że wszyscy będą oglądać ten turniej. I między innymi dlatego też on tak się zapisał w naszej pamięci. No ja też muszę się pochwalić, że w dniu tego meczu też byłem na imprezie. To była osiemnastka, koleżanki, no ale nie mieliśmy okazji oglądać, nie miałem okazji oglądać niestety tego meczu, nie było takiej możliwości, no ale brat napisał mi SMS-a po prostu z wynikiem. Nie mogłem w to uwierzyć, bo tak jak powiedziałeś, no graliśmy przeciwko takim piłkarzom jak David Luiz, jak Marcelo, jak João czy Renato Augusto. No oczywiście to nie były takie gwiazdy, jakimi stały się później jeszcze wtedy, ale no mimo wszystko no, trudno było uwierzyć, że piłkarze na przykład KP Police czy ŁKS-u Łomża będą w stanie zmierzyć się z brazylijskimi młodymi perełkami, więc no, był to wielki sukces, rzeczywiście piękny gol Grzegorza Krychowiaka. My chyba wtedy po raz pierwszy usłyszeliśmy o Grzegorzu Krychowiaku. Pamiętamy, że wtedy jeszcze tak internet, te media społecznościowe, no były gdzieś, media społecznościowe to były w ogóle w powijakach, jeśli chodzi przynajmniej o mnie, o moje środowisko, też internet, oczywiście tam zaglądaliśmy, ale nie było też tak szeroko rozpowszechnianych tych informacji, więc no nie wiedzieliśmy, że tam chłopak grający w Bordeaux, w jakiejś juniorskiej drużynie może być gwiazdą, że został powołany, kto to jest w ogóle, no ale rzeczywiście ten piękny gol tak jakby wprowadził Grzegorza Krychowiaka do naszej tutaj narodowej świadomości i zaczęliśmy ten turniej od zwycięstwa. Dlaczego graliśmy tę Brazylię? Myślę, że tu ponownie trzeba wspomnieć o kolektywie, bo to był naprawdę kolektyw, tak jak wspomniałeś, wszyscy zawodnicy fajnie sobie poradzili w tym spotkaniu. Jarosław Fojut, no super mecz, ja myślałem, że w ogóle Jarosław Fojut to będzie wkrótce, za kilka lat to się stanie podstawowym stoperem polskiej reprezentacji, kimś takim, jakim jest dzisiaj Kamil Glik, no niestety ta kariera tak Jarosława Fojuta nie potoczyła się, jakbyśmy chcieli, ale ten kolektyw kontra indywidualności brazylijskiej, jeszcze im po prostu tym Brazylijczykom nie szło, oni się denerwowali, no i dzięki temu dowieźliśmy ten wynik, piękna rzecz, bo jednak w tej naszej historii takich meczów na turniejach to no, bardzo rzadko ogrywaliśmy Brazylię, chyba ten 74 rok, mecz o trzecie miejsce, to już oczywiście dorosłe reprezentacje, no to chyba było jedyne, albo ja przynajmniej nie mogę sobie przypomnieć innego zwycięstwa w tej rangi nad Brazylijczykami. Odnoszę wrażenie, że na postrzeganie tego meczu duży wpływ ma fakt, że to wciąż były jeszcze czasy, w których Brazylia była takim synonimem najlepszej reprezentacji na świecie. Była tak postrzegana, nawet jeśli mundialu nie wygrała. Euforia po wygranej nad Canarinhos trwała stosunkowo krótko, bo na ziemię bardzo brutalnie sprowadziły nas Stany Zjednoczone, które wcześniej zremisowały z Koreańczykami. Przed meczem, pamiętam, media wiele miejsca poświęcały danemu Szeteli, napastnikowi o polskich korzeniach, którego rodzice chcieli nawet, by grał dla Polski, ale PZPN miał nie być zainteresowany. Sytuację porównywano nawet do naszej opieszałości w sprawie Lukasa Podolskiego. Jeśli chodzi o sam przebieg meczu, jak ktoś się spóźnił na początek, to mógł żałować, bo już w piątej minucie trafił Dawid Janczyk, w dziewiątej wyrównał wspomniany Szetela,
który tego dnia skompletował dublet. Prawdziwym man of the match był jednak Freddy Adu, który skompletował naszym kosztem hat-tricka. Jednego gola strzelił Jozy Altidore, który z całej amerykańskiej trójki zdecydowanie najlepiej wykorzystał potencjał w dalszej karierze. Skończyło się na porażce 1-6. Tak. Rzeczywiście warto tu w ogóle zauważyć, że z kolei w każdym z meczów, które graliśmy na tym turnieju, prowadziliśmy. To rzadko się zdarza i nawet w tym 1-6 rzeczywiście Dawid Janczyk gdzieś zapewnił jakieś dobre emocje. Także no, to jest ciekawe, że choć oczywiście przegraliśmy 1-6, choć później było się czego wstydzić, tak no, nawet w tym spotkaniu ta piąta minuta gdzieś dała nam autentyczną radość. No tak jak mówisz, później Szetela. Ja Szetelę wspominam jeszcze z czasów Racingu Santander. Wtedy chyba dyskusja o nim była największa, ponieważ właśnie jako młody zawodnik trafił do La Liga, siedział w jednej szatni z Ewim Smolarkiem. Nawet śmiano się, powstał o nich jakiś artykuł chyba w Marce i zatytułowany "Czasem w szatni coś szeleści", bo rzeczywiście rozmawiali po polsku. Natomiast Szetela później nie zrobił jakiejś spektakularnej kariery. Myślę, że wtedy też było troszeczkę takiej, nie powiem, że głupawki, ale takiego poszukiwania może troszeczkę na siłę tych polskich korzeni. Bo jak najbardziej, no, takie są czasy, że trzeba poszukiwać zawodników, że to są często po prostu jak najbardziej Polacy, ale niekoniecznie rdzenie jest pod Skierniewic, tak? Więc ja nie mam z tym żadnego problemu, natomiast mam wrażenie, że wtedy troszeczkę przesadzano na siłę. Niektórzy ci piłkarze byli jakby podkręcani, więc to też warto mieć z tyłu głowy. Chyba się z tego już wyleczyliśmy po Euro w Polsce, gdzie widzieliśmy, do czego to może doprowadzić. Sam mecz był oczywiście też koncertem Freddy'ego Adu, bo hat-trick hat-trickiem, ale on naprawdę robił z nas absolutnie, no, ośmieszał. To był jeszcze moment, kiedy wydawało się, że Freddy Adu naprawdę może być wielką gwiazdą, ale też z drugiej strony, no cóż, no, Freddy Adu jakąś całego turnieju wielką gwiazdą nie był. On tak naprawdę błysnął na tle mało zwrotnych polskich zawodników. Być może on idealnie pasował właśnie do gry przeciwko Fojutowi czy Strugarkowi, czyli silnym chłopom, którzy no jednak przy tej jego zwrotności sobie nie radzili. Ale no gdzieś tylko tak naprawdę na naszym tle zrobił aż tej rangi show. No to już w ogóle jest jakby historia na osobne opowiadanie, no bo tu chyba jest największy zjazd w dziejach. Jeśli chodzi o oczekiwania, gdzie wiadomo, była ta kampania z Pele i tak dalej. Wtedy to jeszcze jakby żyło. Freddy Adu grał w MLS, sposobił się do transferu do Europy. Wydawało się, że ma świat u stóp, no ale nie ma bardziej symbolicznego zjazdu z tej rangi Wonderkida niż świadomość, że był w Sandecji i w sumie nie zdał testów. Oj tak, masz rację. To niezdanie testów w Sandecji to no, mnóstwo mówi o karierze Freddy'ego Adu. On w ogóle w wieku 15 lat był już uważany za wielką gwiazdą. Chyba w wieku 15 lat to już gdzieś tam był wpuszczany na boisko w MLS w barwach DC United. I na tym turnieju, o którym dzisiaj rozmawiamy, no to rzeczywiście był w tym meczu z Polską oczywiście, to no, zagrał jak człowiek no, zupełnie z innej ligi, kilka klas lepszy. On świetnie lewą nogą uderzał, znakomicie potrafił przedryblować, no, fizycznie wyglądał znakomicie przeciwko naszym reprezentantom. To samo zresztą można powiedzieć o Altidorze, który po tym turnieju trafił do Villarrealu. Freddy Adu poszedł do Benfiki, natomiast Dany Szetela do wspomnianego już tu Racingu Santander. No, był taki trójząb amerykańskim. My trochę myśleliśmy tutaj w Polsce, że Amerykanie no, tym składem to będą mogli przejść na trochę wyższy poziom. Oni oczywiście mieli dobrą reprezentację także w tamtym czasie, powiedzmy w tej pierwszej dekadzie XXI wieku, no ale jeszcze do tej strefy medalowej nie dotarli. No i tak jak rozmawiamy te kilkanaście lat później, nadal im się to nie udało na Mistrzostwach Świata, ale rzeczywiście wtedy myśleliśmy, że to będą wielkie gwiazdy. No, Altidore jakąś tam karierę w miarę zrobił, bo chociaż w tym Villarrealu sobie nie poradził, no to coś tam pograł w AZ Alkmaar, no, nawet nie coś tam, bo 67 meczów, 39 bramek, czy w Sunderlandzie, tam już gorzej, a ostatnie lata to chyba już MLS, czyli Toronto i New England Revolution, więc całkiem nieźle to wyglądało. No, Dany Szetela w piłkę chyba już nie gra, przynajmniej na tym profesjonalnym poziomie, a największą karierę z Amerykanów to zrobił Michael Bradley.
Piłkarz znany z Borussii Mönchengladbach, z Romy, środkowy pomocnik, który no, zdecydowanie tutaj w Europie wyróżniał się. Oni wszyscy no, przede wszystkim fizycznie wyglądali lepiej na tle Polaków, technicznie też bardzo dobrze. Myślę, że też ta porażka wynikała z tego, że troszeczkę za bardzo uwierzyliśmy w swoją wielkość, bo ograliśmy Brazylię, no to dlaczego mamy nie ograć Amerykanów? No to Amerykanie nas bardzo brutalnie sprowadzili na ziemię, gdzieś tam się posypało te założenia taktyczne bardzo szybko, no więc no była bardzo bolesna porażka, no ale na szczęście dzięki temu zwycięstwu z Brazylią jeszcze mieliśmy o co grać w tym ostatnim meczu. No i oczywiście ta świadomość, że była możliwość wyjścia z grupy aż trzech zespołów. Do ostatniego meczu grupowego przystępowaliśmy po północy naszego czasu i muszę się przyznać, że ja mimo dużych chęci nie dotrwałem i oglądałem później z odtworzenia. Z Koreańczykami ze znakomitej strony pokazał się Białkowski, który pomógł utrzymać nam zwycięski remis. Na bramkę Dawida Janczyka odpowiedział Lee Sang-ho i biało-czerwoni awansowali do najlepszej szesnastki turnieju. No tak, to rzeczywiście trzeba nazwać to tak naprawdę sukcesem, bo Koreańczycy mieli bardzo dobry skład. W każdym z meczów pokazali się z dobrej strony, gdzieś brakło im w zasadzie, nie wiem, może wyrachowania, może trochę więcej skuteczności, ale no choćby Ki to był później ceniony zawodnik na Wyspach Brytyjskich, tak? Także mamy tutaj naprawdę ciekawych też piłkarzy, którzy później coś znaczyli w tej koreańskiej piłce, a nierzadko również w europejskiej. Więcej od tych polskich zawodników, którzy w tym meczu grali. Tak troszkę udało nam się faktycznie prześlizgnąć, no ale znowu skuteczność Dawida Janczyka, kolejny raz. Trzeba przyznać, że no już tutaj trafiał na radary poważnych, dużych klubów i w pełni zasłużenie. Dawid Janczyk był takim zawodnikiem, który potrafił stworzyć troszeczkę coś z niczego, wykorzystać dobrą sytuację, nie potrzebował wiele miejsca, nie był na pewno kimś, kto potrzebował, nie wiem, dostać piłkę na 7 metr, żeby strzelić gola. Także prezentował się bardzo ciekawie. Bez jakiegoś coś robienia z niego super gwiazdy tego turnieju. Widoczne były też jego ograniczenia, ale widoczny był też duży, duży potencjał i on na pewno i Białkowski to bohaterowie tego spotkania. Koreańczycy no, mogą mówić o dużym, dużym niedosycie. Z Brazylią pokazali się z dobrej strony. Z Amerykanami wypadali no, dużo, dużo lepiej od nas. Więc troszeczkę się, no nie powiem, że się ślizgnęliśmy, bo jak ogrywasz Brazylię, no to nie można powiedzieć, że się ślizgnąłeś, ale no, wyglądało to fajnie w tabeli. Myślę, że lepiej niż wyglądało w rzeczywistości, ale tak, byliśmy nad Brazylią i nad Koreańczykami, mogliśmy się sposobić do kolejnej rundy. No jeszcze tutaj z reprezentacji Korei, czy też Park, czy Lee Chung-kyung, to także zawodnicy, którzy fajnie pokazali się w Europie, no a w tym meczu z Polską, no mieli ogromnego pecha, czy też można to zrzucić na karb nieskuteczności, bo albo po prostu fenomenalnego dnia Bartosza Białkowskiego, bo to był no, rzeczywiście człowiek, który no, niemalże zamurował tę bramkę w tamtym meczu. Wprawdzie puścił jednego gola, no ale ostatecznie to i tak dało nam awans. A druga postać to jest Dawid Janczyk, który też on sobie trochę tą sytuację, tą bramkę wywalczył sam. On przejął tę piłkę, zdołał się przepchnąć między zawodnikami koreańskimi, strzelił im gola. Więc no, pokazał znakomity talent. Zresztą wkrótce zostało to wynagrodzone transferem, ale Koreańczycy byli dobrym zespołem. To też trzeba docenić, że to nie była jakaś tam Korea, tylko to była Korea, już konkretny zespół, który, prawda, dorosła reprezentacja regularnie grała na Mistrzostwach Świata. Parę lat wcześniej było to czwarte miejsce. Oczywiście no, ciężko tutaj odnosić jedno do drugiego, ale no, wyglądało to bardzo dobrze w ich wykonaniu. No, troszkę zabrakło farta po prostu. No, no, gdzieś tam inaczej uderzona piłka byłby, pewnie by pokonali Polaków. No ale na nasze szczęście, tak jak wspomniałem, Białkowski i Janczyk tutaj nam ten mecz załatwili. No i dzięki temu wyszliśmy z grupy. Montreal zamieniliśmy na Toronto, a rozgrywany późnym wieczorem polskiego czasu mecz z Argentyną był awizowany jako wielki pojedynek. Dawid Janczyk kontra Sergio Aguero. Albi Celestes przywieźli do Kanady Angela Di Maria, Evera Banegę, Federico Fazio czy Sergio Romero i w fazie grupowej zdobyli 7 bramek, nie tracąc żadnej i wygrywając swoją grupę.
Podobnie jak ze Stanami zaczęliśmy znakomicie, zresztą Leszek przytomnie stwierdził, że my za każdym razem zaczynaliśmy znakomicie. Prowadzenie dała nam bramka Janczyka, po 7 minutach odpowiedział nam Di Maria, a w drugiej połowie zgodnie z zapowiedziami show dał Aguero, który zdobył dwie bramki. No tak, no trzeba przyznać, że różnie podchodzi się w różnych krajach do takich turniejów jak finały Mundialu U20. Argentyńczycy wtedy mieli ewidentnie, no nie powiem, że presję, ale chcieli. Przywieźli bardzo, bardzo mocny skład. Od początku mówiło się, że to jest jeden z absolutnie głównych faworytów do zwycięstwa. Paczka niebywała, tak jak Kamilu wymieniałeś. Romero, Facio, Insua, Banega, no Aguero, Di Maria, to już nawet nie trzeba mówić. Jakiej rangi to byli piłkarze i no cóż, no, cieszy mnie, że to nie jest tak, że Polska została w tym meczu jakoś brutalnie zmiażdżona. Oczywiste jest, że Argentyńczycy byli lepsi, ale nie był to mecz jakiś jednostronny, w którym emocje skończyły się po 5 minutach. Była ta euforia po bramce Dawida Janczyka, kiedy przez chwilę uwierzyliśmy, że może wszystko jest możliwe, że ta drużyna jest, i to trzeba oddać drużynie, była naprawdę nieprzewidywalna. Nawet w tym najgorszym spotkaniu coś jednak potrafiła dać, nawet jeśli ten dobry humor utrzymywał się przez zaledwie kilka minut, to w każdym spotkaniu coś dawała. Gdy spojrzymy na personalia tego zespołu, kto te emocje dał, to tym bardziej czapki z głów. Jak to się mogło w ten akurat sposób potoczyć? Tu z Argentyną, no już w ogóle zderzenie ze światowej klasy piłkarzami. Drugi raz takiego cudu jak z Brazylią, no po prostu nie było, ale też trzeba przyznać, że Argentyna miała lepszy skład niż Brazylia, bardziej zbilansowany, jeśli chodzi o obronę, bramkę, ten star power. No i cóż, i odjechali nam, ale bramka Janczyka też bardzo fajna. Dobrze się oglądało ten mecz. Można było powierzyć, że coś tu się jednak stanie dobrego dla nas. No i pamiętajmy, że Argentyńczycy wygrali ten turniej, więc naprawdę nie było wstydem z nimi przegrać. Myślę, że niewiele drużyn pokazało się jakoś... No, były drużyny, które stawiły większy opór, to jest jasne, ale gdzieś wstydu w tym meczu nie było. Dla wielu piłkarzy to wspomnienie do końca życia piłkarskie numer jeden. Jeszcze w składzie Argentyny, dodam, był Ariel Cabral, którego mieliśmy okazję podziwiać, tak mówię w lekkim cudzysłowie, mieliśmy go okazję podziwiać w Legii Warszawa. Oczywiście ta kariera w Legii no nie przebiegła tak, jakbyśmy oczekiwali, bo przyjeżdżał tu, my mieliśmy wobec niego wielkie oczekiwania, ale rzeczywiście, już pomijając postać Cabrala, ta Argentyna była bardzo mocna, tam większość tych piłkarzy, którzy wystąpili wtedy w meczu z Polską, oni później, czy w ogóle na tym turnieju, zagrała w reprezentacji Argentyny. Byli jeszcze Pablo Piatti, Mauro Zarate, prawda, Emiliano Insua. No, zawodnicy świetni, rzeczywiście Argentyna przyjechała w bardzo silnym składzie i pokazali Polakom niestety miejsce w szeregu. No te bramki piękne padały w wykonaniu Argentyńczyków, chociaż bramka Dawida Janczyka też oczywiście niczego sobie, bo on się bardzo fajnie zachował w polu karnym, zgubił krycie, oddał ładny strzał, ale jednak Argentyńczycy, no tutaj zwłaszcza Aguero, też taki filigranowy piłkarz Maximiliano Morales, on zresztą, jeśli mnie pamięć nie myli, to został w ogóle drugim najlepszym piłkarzem tego turnieju. On miał tylko 1,58 m wzrostu, no ale no, na turnieju grał fantastycznie. Potrafił rozgrywać, świetnie uzupełniał się z Aguero, z Di Marią. No, pewnie gdyby Argentyńczycy musieli wygrać z nami wyżej, no to by wygrali, no ale oni po tym, jak odzyskali, jak strzelili pierwszą bramkę, później wyszli na prowadzenie, no to już kontrolowali grę. Raczej nie forsowali tempa, no, po prostu pokazali wyższość, no, zdecydowaną wyższość techniczną nad piłkarzami polskimi. No a tutaj wspaniały był przede wszystkim Sergio Aguero, no, już wtedy piłkarz Atletico Madryt, no później jak jego kariera przebiegała, no to wszyscy wiemy, jak wielkim piłkarzem był. No chyba tak jak popatrzę sobie na te składy drużyn, które zdobywały te mistrzostwa, no to był jeden z najsilniejszych, no a z tych, które wtedy pojechały do Kanady, no to także Argentyńczycy wystawili najmocniejszą drużynę. Byli co prawda oczywiście Urugwajczycy z Suarezem, z Cavanim, byli Hiszpanie z Gerardem Piqué czy Juanem Matą, wspomniani Brazylijczycy, byli Turcy z Ardą Turanem, ale jednak to Argentyna no, zdecydowanie przywiozła
najlepszą drużynę. Później pokazały to też już zmagania w dorosłej piłce, że byli to wielcy piłkarze w większości, albo przynajmniej bardzo dobrej klasy. No i nas pokonali, później wygrali ten turniej. Co ciekawe, w finale zagrali z Czechami, z którymi to my mierzyliśmy się w grupie w reprezentacji Czech. Furorę wtedy robił taki napastnik Martin Fenin, który gdzieś tam był chyba w klasyfikacji strzelców w czubie tego turnieju. No, karierę nie zrobił takiej, jak mu zapowiadano. Grał tam w Eintrachcie Frankfurt. W tej chwili już przyznaję, nie wiem, co się z nim dzieje. No ale akurat tutaj Czesi jakiejś tam wspaniałej kariery żaden chyba z tych czeskich piłkarzy nie zrobił. No, my tutaj akurat mieliśmy więcej szczęścia, chociaż tak daleko jak Czesi nie zaszliśmy. Tak, to na pewno warto podkreślić, że przegraliśmy z przyszłymi mistrzami świata i bez wątpienia najlepszym zespołem tamtego turnieju. Tylko my i Czesi potrafiliśmy tej Argentynie strzelić gola. Kto was zaskoczył in plus, a kto in minus, patrząc z perspektywy czasu na rozwój seniorskich karier? Jakby o Dawidzie Jańczyku to możemy zrobić osobny zupełnie program. Myślę, że dostatecznie jest tam dużo ciekawych kwestii pouczających, żeby to zrobić, więc jakby tutaj z tą oczywistością sobie pozwolę już nie wychylać, ale myślę, że Artur Marciniak, spodziewałem się po nim troszeczkę więcej, to wciąż była solidna kariera, gdzieś głównie związane z Wartą Poznań i na pewno niejedną cegiełkę do dzisiejszego sukcesu Warty Poznań też dołożył, był w trudnych czasach, no ale wtedy wydawało się, że to będzie dużo, dużo lepszy piłkarz. Więc zapamiętajmy, że on grał w każdym meczu i był kapitanem zespołu. Po kapitanie naprawdę spodziewasz się czegoś więcej. Myślę, że też bardzo dużym rozczarowaniem jest też Jarek Fojut. Mimo wszystko bardzo dobry ligowiec, ale naprawdę wtedy myśleliśmy, że to będzie piłkarz, dla którego, nie wiem, gra w Premier League nie będzie jakimś czymś zupełnie niedostępnym. On wyglądał naprawdę świetnie. Gdy przyjeżdżał do Polski, wydawało się, że przyjeżdża na chwilę, a później się gdzieś wybije. Nawet jeśli nie Premier League, to jakaś mocna zachodnia liga, także tutaj też nie wszystko poszło jak trzeba. No niestety tak to jest, że praktycznie o każdym troszeczkę możemy tak powiedzieć. No Patryk Małecki, jaką był w pewnym momencie postacią, skandowano jego nazwisko z trybun, wciskając go Francowi Smudzie, tak? Miał swoje momenty, kiedy naprawdę wydawało się, że to będzie reprezentant pełną gębą i piłkarz, który coś osiągnie, no a jak się później skończyło, wszyscy wiemy. Może Ben Starosta też jest takim piłkarzem, gdzieś wzbudzał dużą sympatię. Trochę taki, no możemy powiedzieć z całym szacunkiem, Matty Cash dla ubogich, też prawa strona. Też bardzo ciepło przyjęty przez jakby środowisko, bo naprawdę chciał się tej Polski troszeczkę nauczyć. Był bardzo przystępny dla dziennikarzy, no ale po prostu brakło mu tego sportowego zacięcia. Ja rzeczywiście robiłem z nim jeden z pierwszych wywiadów na Weszło. Wtedy grał na Filipinach. Było to dla mnie duże wydarzenie. Ja chyba też mogę powtórzyć to samo, co powiedziałeś o Jarosławie Fojucie. Wydawało mi się, że to będzie stoper na lata dla polskiej reprezentacji. W mniejszym stopniu pewnie liczyłem na Łukasza Janoszkę, ale może przez pryzmat jego ojca, bo ja bardzo lubiłem jego ojca Mariana Janoszkę, znakomitego ligowca. Miałem nadzieję, że Łukasz też może nawet przeskoczy go. Ja tak liczyłem na to, że go przeskoczy, że zagra w reprezentacji. Aczkolwiek no, zrobił jednak dobrą karierę. No, tutaj nie można mu nic zarzucić. Tak? Grał wiele lat w lidze, więc no, też absolutnie nie zmarnował swoich lat. No i no cóż, Bartosz Białkowski liczyłem także na więcej, prawda? No, to jest oczywiste, że po tamtym meczu on miał być, tak według mnie, mógł być też bramkarzem polskiej reprezentacji. Każdego z tych piłkarzy pewnie no, w jakiś tam sposób, poza Szczęsnym i Krychowiakiem, no i może Przemysławem Tytoniem, tutaj był dla mnie byli to dla mnie piłkarze, którzy mogli coś więcej osiągnąć. No Dawid Janczyk, oczywiście historia bardzo smutna, piłkarz wybitny w swojej kategorii wiekowej w tamtym czasie. No, liczyłem na to, że to będzie wspaniały piłkarz, także napastnik reprezentacji Polski. No, wiemy, jak to się potoczyło. To też jest historia na
Zgadzam się z tobą, Leszku, że to jest historia na osobny odcinek. Poza Polakami, no to pewnie, tak jak mówiliśmy, Freddy Adu, czy ten Martin Fenin, to też byli piłkarze, którzy się fajnie pokazali na tym turnieju, ale kariery nie zrobili. A ty, Kamilu, kogo uważasz za taki najbardziej niespełniony talent z tych mistrzostw? Ja myślę, że Dawid Janczyk, to jak podkreślaliście już obaj, to jest wybór zbyt oczywisty, by o nim mówić, i chyba przychyliłbym się do zdania Leszka dotyczącego Jarosława Fojuta, że wydawało nam się, że ta kariera jednak potoczy się lepiej, że te wyspy to nareszcie w jakiś sposób odczarujemy, bo nie ma co ukrywać, że w owym czasie dla nas wyspy brytyjskie były trochę niedoścignione. To będzie miejsce, w którym dziś postawimy sobie kropkę. Mała prośba do Państwa w tym miejscu. Bylibyśmy wdzięczni za wszystkie subskrypcje, łapki w górę i komentarze, które pozwalają naszemu programowi dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Występ Polaków na Mundialu U20 z 2007 roku wspominali dla Państwa Leszek Milewski, gol.pl. Dzięki. Dominik Górecki, retrofutbol.pl. Dziękuję bardzo. Oraz Kamil Kania, a także dziękuję, kłaniam się i mówię do usłyszenia. Kiedyś to było.